Nie jest dzisiaj takie. Dlaczego tutaj jesteś? Czy odkryłeś powód, dla którego Bóg ciebie stworzył? Czy odkryłeś to, dlaczego ciągle oddychasz? That's what I call vision. To nazywam wizją. The reason that God created you. Powód, dla którego Bóg ciebie stworzył. Every time God will take someone to the next level. Za każdym razem, gdy Bóg bierze, przeprowadza kogoś do innego poziomu, następnego poziomu, God will have to open the person's eyes. Bóg otwiera oczy tej osobie. Jesus was teaching on this principle. Jezus nauczał o tej zasadzie. In the book of Matthew, chapter number 6, you can write it down. W księdze Mateusza, Matthew chapter number 6, tak, rozdział 6, werset 22. Should I read it? Yes. Oko jest dla ciała niczym lampa. Jeśli twoim oczom niczego nie brakuje, całe twoje ciało jest jasne. Lecz jeśli twe oko słabnie, całe ciało pogrąża się w mroku. A jeśli ściemnieje źródło twego światła, to ogarniać cię będzie naprawdę wielka ciemność. Jezus mówi tutaj, że światłem człowieka jest oko. If your eye is single, jeśli twoje oko jest zdrowe, to będzie życie pełne światła. Because we see with our eyes. Ponieważ widzimy swoim okiem. Vision is about what you see that God has for you. Wizja jest tym, co Bóg ma dla ciebie. To see and understand the reason of your being here. I chodzi o to, here. Aby zobaczyć to i żyć tym. And once your vision is divided, a jeżeli wizja jest jakby podzielona, jakaś jest zakłócona, you're bound to fail in life. To zaczyna twoje życie kuleć. You know, failure, upadek is not about what you achieve here that people can see. Failure. Mhm. Upadek. Or success. Sukces, albo jakaś niepowodzenie. To jest to, co ludzie mogą zobaczyć. Success with God, sukces, jeżeli chodzi o sukces z Bogiem, is about living according to the purpose. On ma związek z życiem zgodnym z celem. Living according to the purpose that God created you. Zgodnym z celem, w którym Bóg ciebie stworzył, dla którego Bóg ciebie stworzył. So people may measure success in life. A więc ludzie mierzą sukces w życiu. By your education, w zależności od twojego wykształcenia, by your achievement in life, twoich that they can see. Osiągnięć życiowych, które mogą zobaczyć. But that is not equal to success with God. Ale to nie równa się sukcesowi w życiu z Bogiem. Success with God is about you doing the purpose that God created. Sukces z Bogiem, w życiu z Bogiem, równa się temu, w jakim stopniu wypełniasz ten plan, który Bóg ci założył. That's success with God. To jest sukces w życiu z Bogiem. Success with God is not about the material stuff that you have. Sukces w życiu z Bogiem to nie jest to, co można policzyć, zobaczyć w twoim życiu. To be successful with God, aby żyć, by odnieść sukces w życiu z Bogiem, is that you have done exactly to what he created jest you to, jak dokładnie ty realizujesz ten plan, który Bóg ci założył. Jesus fulfilled the purpose. Jezus wypełnił ten plan. And the Bible said, God said, come and sit at my right hand. I Bóg, jak już był w niebie, powiedział Jezusowi, usiądź po mojej prawicy. On the cross of Calvary, he said, it is finished. Jezus powiedział na górze Kalwarii, wykonało się. I have done everything that he, my father, expected me to do. Wypełniłem to, co Bóg mi wyznaczył, zaplanował. That is fulfilling vision. To jest wypełnienie wizji. Knowing what God has called you to do. Wiedzieć to, co Bóg ma dla ciebie. Knowing what God has created you for.
po co ciebie stworzył. And you live your life to fulfill it. I ty żyjesz po to, aby to wypełnić. Paul said, I have run the race. Paweł powiedział, ja dokonałem biegu. I have finished my course. Skończyłem mój bieg. There is a crown waiting for me. Jest tam, czeka na mnie korona w niebie. Because from the time, you know, Saul, who became Paul, knew his purpose. Ponieważ gdy Saul stał się Pawłem, zaczął wypełniać tę wolę Bożą. He changed and lived according to that purpose. Zmienił swoje życie i dopasował do planu Bożego. The Bible